Ja pamiętam w taki moment, kiedy byłem rektorem seminarium w Krakowie i był dzień otwarty dla chłopaków, którzy się może trochę interesowali seminarium, może chcieli je zobaczyć, może chcieli je poznać, no jakoś tam. I była msza święta dla nich, ja ją odprawiałem, mówiłem jedno z najgorszych w życiu kazań, nic z niego nie pamiętam. Ale byłem sam sobą zgorszony, że powiedziałem tak dziadowskie kazanie i chciałem na końcu jednak coś poprawić. I skorzystałem, słuchajcie, z tego, że podano mi do mszy świętej kielich, najcenniejszy kielich, jaki był w seminarium krakowskim, to był kielich świętego Jana Wianeya. Święty Jan Wianej używał tego kielicha do Eucharystii. Do Krakowa ten kielich trafił w ten sposób, że we Francji podarowano ten kielich świętemu Janowi Pawłowi II, kiedy był na pielgrzymce we Francji. Ktoś mu dał kielich świętego Jana Wianeya, a papież podarował ten kielich kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu, a kardynał Franciszek Macharski przywiózł do Krakowa i dał do seminarium krakowskiego. Jak było jakieś wielkie święto, największe możliwe, to używaliśmy tego kielicha do mszy świętej. Ja skorzystałem z tego, że wtedy właśnie w tym kielichu sprawowaliśmy Eucharystię, kazałem sobie ten kielich jeszcze raz przynieść na ołtarz, pokazałem go, podniosłem do góry, mówię tak, chłopaki, mamy kielich bardzo piękny, rzeczywiście bardzo piękny, święty Jan Wianej cenił Eucharystię, on był sam skrajnie ubogi. Jadł ziemniaki, które gotował raz na tydzień. To nie brzmi zachęcająco do kapłaństwa, co, harcerze? Ziemniaki gotujemy raz na tydzień, jemy potem przez cały tydzień, nie? Patataj, patataj, patataj. Potem znowu gotujemy następną porcję ziemniaków. Zachęcająca dieta? Mówią, że nie. No on taki był. Był radykalnie ubogi, ale kielich do mszy miał pozłacany i ze srebra. Bo dla niego Eucharystia była absolutnie najważniejszym momentem dnia i życia. I na Eucharystii Jan Wianej nie oszczędzał. Więc ten kielich to jest, wiecie, to jest cacuszko. Jest tak piękny, jaki jest piękny. Ja pokazałem ten kielich, mówię, popatrzcie, jaki kielich ma swoje lata. Święty Jan Wianej, jakby ktoś nie wiedział, to jest XIX wiek. On był młodym człowiekiem w czasie rewolucji francuskiej, nie mógł dobrze seminarium przez to skończyć. Nie? Więc ma swoje lata ten kielich, jest zabytkiem. I mówię tak, święty Jan Wianej odprawiał Eucharystię w tym kielichu i Jan Paweł II odprawiał Eucharystię w tym kielichu i kardynał Franciszek Macharski odprawiał Eucharystię w tym kielichu i ja dzisiaj odprawiałem Eucharystię w tym kielichu. Ale najważniejsze pytanie to jest takie, kto odprawi Eucharystię używając tego kielicha za 25 lat. Bo jeśli się nikt nie znajdzie, kto wyjdzie do tego ołtarza, żeby odprawić tę Eucharystię, to kielich pójdzie do muzeum, bo jest tego wart, bo jest piękny, bo jest cenny. Pójdzie do muzeum. I mówię, ale żebyście wiedzieli, że jeśli ten kielich pójdzie do muzeum, to razem z nim do muzeum pójdzie wasza wiara. To było dość mocne słowo, nie? Dwóch chłopaków przyniosło mi wtedy w czerwcu podanie o przyjęcie na pierwszy rok seminarium i podanie brzmiało tak. Bardzo proszę o przyjęcie mnie do seminarium krakowskiego na rok pierwszy. Nie chcę, by moja wiara poszła do muzeum.